Po raz 11 spotykamy się na balu starost. Balu, który corocznie tradycyjnie już połączony jest podsumowaniem kolejnej 11 edycji Oleśnickiego Sukcesu Gospodarczego. To impreza, która ma integrować środowisko gospodarcze naszego powiatu, ale również, a może przede wszystkim, pokazywać, że to środowisko potrafi osiągać wspaniały sukces. Że mimo ciężkich czasów, mimo kryzysowych różnych zapowiedzi, mimo przeszkód, problemów, jakie dotyczą działalności gospodarczej na terenie naszego kraju, są ludzie, są firmy, są przedsiębiorstwa, które potrafią sobie doskonale w tej sytuacji radzić. Corocznie udaje nam się kilkadziesiąt tysięcy zebrać na cel charytatywny. Głównie jak do tej pory sponsorowaliśmy z zarobionych pieniędzy w ten sposób zakup nowego sprzętu, remonty w naszym szpitalu. I tak będzie również dzisiaj, gdzie część dochodu z tej aukcji, która za moment w trakcie balu będzie zorganizowana, zasili oddział rehabilitacyjny w Sycowie, ale także część tego dochodu chcemy przeznaczyć dla Ewy Kiryk, 15-latki, która tak tragiczny wypadek miała w ostatnim czasie, która potrzebuje wsparcia, pomocy i pieniędzy na nowe protezy i na proces rehabilitacji. Mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy okażą się hojni i w tym momencie również wspomogą to nasze wspólne dzieło. We'll be right back.